nawałnice to dzisiaj. Dzisiaj te nawałnice, to znaczy nawałnica to jest wzrost siły wiatru nagły, prawda, silny deszcz, no może nawet jakieś zawirowanie w formie trąby powietrznej. I to dzisiaj jeszcze się może w ciągu dnia zdarzyć. No, w pasie takim najbardziej te niebezpieczne zjawiska, te burze najbardziej niebezpieczne, od Śląska przez ziemię łódzką, przez Mazowsze, Powarmię i Mazury. W nocy burze przesuną się na wschód i będą od Podlasia przez Lubelszczyznę po Podkarpacie i Małopolskę. W pierwszej części nocy jeszcze mogą być groźne, natomiast już po północy będą stopniowo traciły na sile i będą stopniowo zanikały. Trąby są zjawiskiem bardzo lokalnym i trudnym do przewidzenia, ale w takiej sytuacji barycznej, jaka jest dzisiaj, to właśnie w tym pasie od Górnego Śląska przez no, południe ziemi łódzkiej, nawet południe Mazowsza po Podlasie, gdzie te trąby właśnie w takich sytuacjach bywają. Bywają i mogą się zdarzyć, ale jak mówię, to są lokalne i tylko można mówić o pewnym pasie i pewnej sytuacji barycznej. I dzisiaj taka sytuacja jest i mogą się zdarzyć. Trzeba patrzeć w niebo, bo właściwie większość już od szkoły podstawowej uczą nas właśnie jak obserwować jak niebo, jak obserwować przyrodę.